Szczęść Boże, Klaudiusz Pobudzin. Rozpoczynamy Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj w studiu gościmy przewodniczącą Stowarzyszenia Katyń 2001, panią Zuzannę Kurtykę. Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże. I członek wspierający stowarzyszenie, prosto z Londynu przyjechał pan Konrad Matyszczak. Szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim. Pan Konrad do niedawna był sympatykiem Platformy Obywatelskiej, ale coś się zmieniło, prawda? Tak, tak. Można powiedzieć, że to jest wstydliwy okres mojego życiorysu. Przez kilka lat, w zasadzie jeszcze w trakcie pobytu w Polsce, czyli tam do 2006 roku, jak i można powiedzieć do maja 2010 roku, byłem sympatykiem Platformy Obywatelskiej. Wiązało się to w zasadzie zmieniłem się pod wpływem Smoleńska. De facto sprawy, które wychodziły na światło dzienne i moje zaangażowanie jakby w analizę, czy tam informacje związane ze Smoleńskiem spowodowały, że troszeczkę głębiej zainteresowałem się polityką i życiem społecznym w Polsce. Można powiedzieć, że finnocna zmiana dopiero obejrzałem po Smoleńsku. Mogę w pełni szczerze powiedzieć, że moje sympatie polityczne związane z Platformą Obywatelską wynikały tylko i wyłącznie z płytkości mojego życia, powiedzmy, społecznego w Polsce. Chodzi o to, że nie interesowałem się nigdy głębiej sprawami Polski. Choć znałem historię, to jednak nie na tyle głęboko znałem historię ostatnich 30 lat. I co w tym filmie nocna zmiana? Policzmy głosy, jak Donald Tusk. Tak, tak, dokładnie. No to był dla mnie szok. Powiem szczerze, że jak ja mówiłem to dopiero teraz, po tylu latach obejrzałeś, to dla mnie to był niesamowity szok, nie? Jak, no w zasadzie sprawy, które były istotne dla państwa, czy na przykład no, oczyszczenie z agentów, urzędów państwowych zostały w taki sposób załatwione. No, niesamowite, no, byłem w szoku. Kolejna sprawa, która całkowicie, można powiedzieć, wyleczyła już mnie w 100% sympatii Platformy, były informacje, które dowiedziałem się na temat głosowań w Sejmie, które się odbyły w sprawie Smoleńska. Jeśli się dowiedziałem, że były dwa wnioski Prawa i Sprawiedliwości, które ich celem miało być dostęp polskich specjalistów do głównych materiałów dowodowych, braku czarnych skrzynek. I te wnioski zostały przegłosowane. Dla mnie, jako osoby żyjącej za granicą w Wielkiej Brytanii, która doświadcza naprawdę zupełnie innego stylu jakby funkcjonowania pewnych urzędów, jest to niewyobrażalne. Proszę uwierzyć, że w cywilizowanym kraju nie jest możliwe, żeby rząd, czyli koalicja tam Platforma Obywatelska, PSL, SLD, bo te partie głosowały przeciwko polskim interesom. Bo tu można powiedzieć, że naprawdę są polskie interesy. Polskim interesem było w danej chwili dostęp do materiału dowodowego. Ja jeszcze powiem telewidzom, że pan Konrad, oprócz tego, że jest człowiekiem, Polakiem, to jest także specjalistą, jeżeli chodzi o radary. Także... Czy może nie specjalistą, powiedzmy... Pracował pan na radarach. Tak, tak, tak. Tak, no, do tego tematu jeszcze wrócimy. Proszę państwa, pani Zuzanno, dzisiaj stowarzyszenie przedstawiło przetłumaczone, ja może zaprezentuję, uwagi do raportu MAK na język angielski. Jaki cel był tego tłumaczenia i gdzie wysłaliście państwo te materiały? O tym tłumaczeniu, że jest przygotowywane, ja już mówiłam wcześniej, ale to ogromna praca. Więc trwało to no, dość długo. Myśmy w ogóle inicjatywę podjęli, można powiedzieć, późno, bo nikomu z nas nie przyszło do głowy, że rząd polski nie przetłumaczy polskich uwag do raportu MAK na języki międzynarodowe, a no chociażby na język angielski. Wydawało się, że opinia publiczna powinna w języku przyswajalnym, międzynarodowa opinia publiczna, te uwagi dostać. Szokiem było, kiedy zorientowaliśmy się, że nikt w ogóle nie ma zamiaru tych uwag tłumaczyć, że te uwagi nie będą przetłumaczone. I nawet przykład Rosji na polski rząd nie podziałał. Bo Rosjanie swój raport MAK-u przetłumaczyli, mało tego, zrobili wielką akcję medialną, jakby promującą w świadomość międzynarodową ten apel. I cóż, no, w świadomości międzynarodowej funkcjonuje tylko raport MAK-u.
Czyli tak jakby był on wyrocznią ostateczną, no co jest chyba największym błędem i totalnym pomyleniem pojęć. W związku z tym zaczęliśmy myśleć właśnie o przetłumaczeniu polskich uwag do raportu MAK. Te polskie uwagi, one oczywiście nie są doskonałe, bo doskonałe być nie mogą, bo bazują na materiałach, które były dostępne komisji ministra Millera. Natomiast wykazują między innymi rzecz ogromnie ważną, mianowicie pokazują, jak ogromnej ilości dokumentów prawnych, dokumentów w postaci wniosków prawnych Polska nie otrzymała, zwracała się do Rosji z prośbą o nie i pokazują, jak bardzo źle metodycznie pod różnymi względami został przygotowany raport MAK-u, jeśli chodzi o procedury przyjęte w cywilizowanym świecie, tak to nazwijmy. Dlatego ten dokument, myślę, że będzie dokumentem podstawowym, że stanie się za chwilę podstawowym dokumentem funkcjonującym w świecie, w międzynarodowej opinii publicznej, nie tylko zresztą, w polityce międzynarodowej również, bo jest to bardzo ważny dokument. Myślę, że wywracający jakby do tej pory tą świadomość międzynarodową całkowicie. Panie Konradzie, pan rozmawiał po tym raporcie MAK-u ze specjalistami na Zachodzie. Jak oni komentują to wszystko, co się dzieje w sprawie śledztwa smoleńskiego, czy może raczej to, co się nie dzieje w tej sprawie? Może przede wszystkim rozmawiałem z dwoma osobami. Pierwszą osobą była osoba, która kiedyś była przewodniczącym Komisji do Spraw Wypadków Lotniczych. Drugi był ekspert od czarnych skrzynek. Niestety to był czas, to była druga połowa stycznia, że oni opierali się tylko na raporcie MAK. I nie mieli jakby żadnych materiałów porównawczych do raportu MAK. Nie była to rozmowa, powiedzmy, zbyt udana, ponieważ oni zakładali, że ten raport zawiera stan faktyczny. Natomiast polskie uwagi mówią w sposób jednoznaczny, na jednej ze stron, co było zaprezentowane, że raport MAK został napisany w sposób nieprawidłowy metodologicznie i merytorycznie. Chodzi o to, że w rozdział pierwszy, który powinien zawierać informacje faktyczne, a więc te informacje oparte na dowodach, zawierał hipotezy. Więc czytelnik zachodni, a już można powiedzieć specjalista, który jest nauczony do tego, że raporty takie są napisane według określonego wzoru, czytając pierwszy rozdział, on zakłada, że to są fakty. Ale on nie wiedział, nie miał możliwości dowiedzieć się, że to są hipotezy. Dlatego tak ważnym dokumentem jest polskie uwagi. Ja ogromnie wtedy, w trakcie rozmowy, ogromnie żałowaliśmy, czy to był czas, w zasadzie chyba to był kilka dni po opublikowaniu polskich uwag, że ja sam nawet do końca się nie zapoznałem z nimi i też nie było przetłumaczenia, że ogromny to brak, byłaby zupełnie inna rozmowa. I mamy głęboką nadzieję, że to zostanie nadrobione, że ci specjaliści będą mieli dokument, który w sposób jednoznaczny pokazuje, że raport MAK został nieprawidłowo napisany w sposób merytoryczny i metodologiczny, co jest najważniejsze. Tutaj wśród tych polskich uwag do raportu MAK jest wiele zastrzeżeń, ale jedną z nich, taką szokującą, o której rozmawialiśmy wcześniej, jest te słynne 29 sekund. Mógłby pan wyjaśnić telewidzom, o co chodzi w tych 29 sekundach i kwestii kontrolera na wiele? To znaczy, to jest tak. Przede wszystkim w raporcie MAK jest stwierdzenie, że kontroler lotu powiedział komendę Horyzon na czas, a piloci go nie posłuchali. Takie jest stwierdzenie napisane. Natomiast w rzeczywistości komenda Horyzon padła o 29 sekund za późno. W międzyczasie, w czasie tych 29 sekund, kontroler jeszcze powiedział 2 km na kursie na ścieżce. Dlatego... Czyli utwierdzał załogę... Tak, po pierwsze komenda Horyzon padła, gdy jakby znacznik samolotu zniknął w ogóle z radarów i gdy piloci najprawdopodobniej już go nie słyszeli, ponieważ byli poniżej pewnego jakby progu. To może, żeby telewidzom uzmysłowić, jaki to jest czas, to proponuję, żebyśmy 29 sekund teraz, w których miała paść komenda Horyzont, odczekali.
Minęło 29 sekund. Dokładnie. W międzyczasie, w ciągu tych 29 sekund, załoga jeszcze usłyszała 2 km na kursie na ścieżce. A Rosjanie pomimo wszystko napisali, że powiedzieli na czas tą komendę, a załoga nie zareagowała. Pani Zuzanno, czy te dokumenty trafią gdzieś do, no nie wiem, ONZ-u, Unii Europejskiej? Tak, te dokumenty zostały już wysłane. I w tym momencie mam nadzieję, że już trafiły do wielu miejsc przeznaczenia. Oczywiście oprócz rządów państw Europy, Stanów Zjednoczonych i najważniejszych osób w tych państwach, trafią również do organizacji międzynarodowych, takie jak oczywiście organizacje unijne, czyli Parlament Europejski, organizacje takie jak NATO i organizacje, międzynarodowe organizacje zajmujące się wypadkami lotniczymi i ruchem lotniczym. Jakie są oczekiwania państwa? Czyli cały czas mowa jest o Komisji Międzynarodowej. Tak. Mam nadzieję, że uświadomimy ludziom, a przede wszystkim rządom innych państw, smutny fakt, że to, że my prosimy o tę komisję, czy zwracamy się, my Polacy żądamy, zbieramy podpisy, wysuwamy żądania, nie dlatego, że chcemy, nie wiem, pomocy w rozbijaniu własnego kraju czy zniszczenia własnego rządu, tylko jest to logiczne postępowanie oparte na ewidentnych przesłankach i dowodach, że my nie bierzemy motywacji z powietrza, tylko opieramy się na zaistniałych faktach. Dzisiaj na konferencji prasowej, która odbyła się w Sejmie, gdzie prezentowaliśmy te dokumenty, prezentowaliśmy zawartość polskich uwag. Przypomnę jeszcze raz, że my niczego nowego nie stworzyliśmy, tylko przetłumaczyliśmy uwagi komisji pana ministra Müllera, które się pojawiły w styczniu 2011 roku. I dopiero po uświadomieniu, pokazaniu dziennikarzom zachodnim tych uwag, spotkaliśmy się z reakcją jednego z dziennikarzy, który był zaszokowany tym, co usłyszał, zobaczył, zdążył już przeczytać, który stwierdził, że to niemożliwe, żeby polski rząd tak postępował, że to są procedury, które nie istnieją w ogóle w świecie. Jak może rząd danego kraju działać przeciwko interesom danego kraju? Myślę, że opinia międzynarodowa nie uświadamia sobie, jak bardzo właśnie szczególnie w tej sprawie, która tak powiedziałabym jest na tyle symboliczną sprawą, ta tragedia, która się zdarzyła w Smoleńsku, że ona jakby unaocznia, wyciąga jakby na światło dzienne mnóstwo rzeczy z naszego życia politycznego, z naszego życia gospodarczego, z funkcjonowania naszego kraju, z których do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy. Ja też sobie sprawy nie zdawałam, przyznaję się od razu. I myślę, że część osób naszego społeczeństwa, jeżeli jeszcze sobie nie zdaje z tego sprawy, to znaczy, że nie chce sobie zdawać sprawy. I to też jest w pewnym sensie uświadamiane właśnie przez tragedię smoleńską i dokumentację, która w tym momencie jest w tej sprawie zbierana. Domyślam się, że państwo ponieśliście spore koszty w przygotowaniu tego wszystkiego, bo czytam na odwrocie, że tłumaczenia na język angielski dokonała firma Global Company TransPerfect. Wiemy, że to jest taki... jest to firma, ja może na początku uzupełnię troszeczkę wypowiedź pani Zuzanny. Z punktu widzenia polonijnego, czyli osoby mieszkające za granicą, doskonale pamiętam w styczniu 2011 roku, że przekaz medialny poszedł taki, że komisja MAG ogłosiła swój raport i polski premier akceptuje ustalenia Rosjan. Poszedł taki przekaz medialny. Biorąc pod uwagę ostatnie zdanie z tych polskich uwag, które w języku polskim jest to ostatnie to zdanie, które można tu pokazać, to jest w języku angielskim, jeszcze podkreślone, mówi wyraźnie, że polska strona
domaga się ponownego sformułowania wniosków dotyczących katastrofy smoleńskiej. Czyli to zdanie wskazuje praktycznie w sposób jednoznaczny, że w tym zakresie no, polscy specjaliści, raz podkreślam, polscy specjaliści, eksperci wojskowi i do spraw wypadków lotniczych nie akceptują raportu MAK. Dlatego te polskie uwagi były tak ważne, ponieważ myślę, że do tej pory funkcjonował w opinii światowej fakt, że polski premier akceptował te ustalenia. Natomiast te uwagi pokażą, że Rzeczypospolita, może polski premier akceptował, ale Rzeczypospolita Polska nie akceptowała. Czy są jeszcze jakieś przyzwoite osoby, które potrafią w imię wartości nadrzędnych funkcjonować? Ale przypomnę również, że ja też dostałam odpowiedź od premiera Donalda Tuska na petycję podpisaną przez ponad 300 tysięcy Polaków, które złożyłam w kancelarii pana premiera, która brzmiała, że oczywiście pan premier Donald Tusk nie widzi konieczności powoływania takiej międzynarodowej komisji śledczej w sprawie tragedii w Smoleńsku, dlatego że według niego wszystkie czynności są prawidłowo prowadzone. Panie Konradzie, jeszcze chciałem zapytać, ile pan godzin spędził wpatrując się w ekran monitora radaru? Kilka tysięcy. Jak to wygląda? Jak samolot postrzegany jest przez obserwującego? To znaczy, powiem tak, jest to punkt, określony punkt na ekranie, który ma też określone współrzędne dane, czyli tam prędkość, położenie. Natomiast taka praca na radarze pomaga. Ja tam, gdzie inni widzą liczby, ja widzę określony punkt zmieniający swoje położenie w przestrzeni. I dzięki temu jestem w stanie o wiele szybciej, może sprawniej analizować wszelkie zmiany w jego położeniu lub też niejasności zmian w jego położeniu. Czyli są to jakby no, kwestie techniczne, które pomagają mi zrozumieć jakby uwagi zawarte tutaj. Oczywiście no, nie jestem w stanie wypowiada się w sensie specjalisty, co do całości uwag. Rejestrowane jest to, co się dzieje na radarze? Tak. Może od razu wspomnę, że dwie kwestie. Po pierwsze, polska strona wystąpiła o zapis wideo. Zapis wideo w trakcie naprowadzania polskiego samolotu lotnisko. Rosjanie się tłumaczyli, że przewóz się zaciął i nie nagrało się. Także to była pierwsza. Druga sprawa, Polacy też wystąpili o zapis radarowy całości do Białorusi, do Rosji, całości lotu polskiego Tupolewa również zostało im odmówione. No ale najważniejsza jest to kwestia, no, zapis wideo zarówno w dniu 10 kwietnia, jak i w trakcie oblotu. Czyli to, jak funkcjonowały te urządzenia, jak cała infrastruktura lotniska funkcjonowała. Jest taki zapis wideo, no niestety została polska strona. No, tych wniosków było więcej, bo z tego co pamiętam z 170 nie zostało zrealizowane. 169. No też między innymi wniosek o zapis tej rozmowy telefonicznej pułkownika Krasnokuckiego z jakimś generałem. Generałem, tak? Anonimowym. Tak. Problem jest taki, że polscy specjaliści mają zapis z trzech mikrofonów. Pierwszy jest to mikrofon otwarty, rejestrujący wszystko, wszelkie głosy na wieży. Drugi jest to mikrofon rozmów wychodzących, czyli no, zwykły telefon stacjonarny, czyli telefon służbowy. Trzeci jest to rozmowy radiowe, czyli kontakt z załogami samolotów. I teraz tak, są dwa zdania wypowiadane przez pułkownika Krasnokuckiego. Pierwsze to jest to, gdy wywiera naciski, bezpośrednie naciski na kontrolę lotu, co jest łamaniem przepisów lotniczych według polskich specjalistów oczywiście. Mówi, doprowadzamy do 100 metrów, 100 metrów koniec rozmowy. I ta komenda, jakby rozkaz, może być pułkownika, zakończyła wszelkie dyskusje na temat wysłania polskiego samolotu na lotnisko zapasowe. I dalej, kilka minut po wywarciu nacisków, zwraca się do tajemniczego generała, towarzyszu generale, do trawersu podchodzi, wszystko wyłączone. Jest to tajemnicze zdanie, ponieważ nagrał to mikrofon otwarty. Czyli no, naprawdę był używany telefon komórkowy. Teraz kwestia, kim jest ten tajemniczy generał? Teraz, no, jaka podstawa prawna pozwalała pułkownikowi Krasnokuckiemu zdawać relacje z tego, co się dzieje wokół lotniska. Polska strona wystąpiła oczywiście o informację na temat tego generała, niestety oczywiście stało. No i przypomnijmy, że pułkownik Krasnokucki też nie był przesłuchany. Nie został przesłuchany, dostał awans.
No nic, tu nie sposób to jakoś komentować, chociaż u nas też awanse dostawali szef BOR-u, generał Parulski, także każdy może sobie sam wyciągnąć wnioski. Dziękuję bardzo Państwu za udział w naszym programie. Ja przypomnę, że naszymi gośćmi byli pani Zuzanna Kurtyka, przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2011 i członek wspierający to stowarzyszenie, pan Konrad Matyszczak, prosto z Londynu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu także za uwagę i zapraszam na Polski Punkt Widzenia na jutro. Szczęść Boże.